Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości. Psalm 103, werset 12. Sumienie doskonałe. Co dzieje się zawsze, gdy nasze wady stają się dla nas ciężarem? Czy nie możemy ich po prostu zignorować i pozwolić sprawie przyschnąć, ucichnąć? To nie jest możliwe. W pewnym momencie przypomnimy sobie o nich i znów zaczną nas trapić. Co jest tego przyczyną? Fakt, że nie pozbyliśmy się ich na dobre. Przypominają się zatem wciąż na nowo i stają się niepokojąco obecne. Zwróćmy uwagę na to niedoskonałe porównanie. Wielu ludzi boi się promieniowania jądrowego. Od dziesięcioleci ludzie próbują pozbywać się odpadów radioaktywnych, ale nie znaleziono jeszcze ani nie zdecydowano się na najbardziej odpowiednie, stałe miejsce ich pochówku. Badania naukowe pokazały po prostu, jak trudno jest zapobiec wydostaniu się niebezpiecznego, skażonego promieniowania. Możliwe, że kiedyś ten problem da się rozwiązać, ale z problemem grzechu jest na tyle źle, że człowiek nigdy nie rozwiąże go o własnych siłach. Podobnie do odpadów sprawa wygląda z twoimi grzechami. Tak, masz grzechy. Możesz starać się je ukryć przed ludźmi, zapomnieć o nich lub celowo wyrzucić je z pamięci, aby ukryć przed sobą, ale nie możesz wykorzenić ani samych grzechów, ani ich niepokojących konsekwencji. W twoim sercu znajdują się nasiona wszystkich możliwych grzechów i jeśli niektóre z nich nie wykiełkowały, to tylko dlatego, że łaska Boża nie pozwoliła ich podlać. To nie twoja zasługa, że jeszcze nie wszystkie wykiełkowały. Jakże możesz być wdzięczny, że Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. I to jest bardzo ważne. I to ostateczne rozwiązanie Bóg ma dla ciebie. On pragnie usunąć grzechy tak daleko, jak wschód jest od zachodu. Nieskończenie daleko. Jak on to robi? Możesz z uznaniem stwierdzić, że Bóg ma środki i może je zapewnić. Mało tego, On chce tego dokonać. Bóg grzesznikowi wybacza, jeśli grzesznik wyzna mu szczerze swoje grzechy. Kiedy Bóg odpuszcza grzechy, może to zrobić tylko w sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwy sposób. W sposobie, jaki On nam pokazuje, widzimy, jak doskonale połączone są ze sobą niepohamowana sprawiedliwość Boga i Jego niepojęta, nieskończona miłość. Jezus Chrystus poniósł na krzyżu sprawiedliwą karę za grzeszników. Teraz Bóg może przebaczyć wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa, wyznając przed Nim swoje grzechy. Nigdy tego nie lekceważ. Jest bowiem taki dzień, który jest ostatni. W czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Tak mówi Biblia w drugim liście do Koryntian w rozdziale 6, w wersecie 2. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Ratuj się zatem z tego złego i przewrotnego rodu, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, bo On jest jedynym zastępcą i jedynym Zbawicielem, który może naprawdę pomóc i chce tego dokonać.